Dzień dobry. Dziś pada, ale nie szkodzi. To jest Baby Velar, czyli nowy Range Rover Evoque. Co trzeba o nim wiedzieć? Zapraszam na test. To Velar pierwszy miał te chowające się klamki. Teraz są też tutaj. Niestety, jeden z moich widzów zwrócił mi w rozmowie uwagę na kwestię bezpieczeństwa, a ściślej na trudność z dostaniem się do nieprzytomnego kierowcy po wypadku. Dzięki. Teraz mi też się już nie podobają. Ale tymczasem wsiądźmy do środka. Ważna uwaga. Drzwi zakrywają progi. To moim zdaniem bardzo ważne w samochodach o wyższej bryle. Często wsiadając czy wysiadając, dotykamy nogą do progu. W środku jest pięknie i nie mówię tego, żeby Wam przypomnieć, jak się nazywa mój blog. To jest dobrze przemyślane wnętrze, gdzie kierowca od razu wie, gdzie co jest. Po środku mamy dwa ekrany i chociaż mogą na początku przytłaczać, uwierzcie mi, ich obsługa jest łatwa i wygodna. O systemie inforozrywki w Range Roverze mam osobny film, link w opisie wideo. Minus: system ładuje się za długo, więc zanim pojawi się obraz 360 stopni, masz tylko kamerę cofania. Ale w skrócie, jest dobra nawigacja, wygodnie przechodzi się między ekranami, jest fizyczne pokrętło głośności, a pokrętła do regulacji temperatury służą też do włączania wentylacji i ogrzewania foteli. Jest ogrzewana kierownica i te opcje polecam wybrać, zwłaszcza dzisiaj, bo trochę zimno. Odradzam za to aluminiowy element wykończenia, który pojawia się w wyższych wersjach wyposażenia. Przy niskich temperaturach jest ciągle zimny. Aha, Android Auto powinno działać, ale nie działa. Jest za to lusterko z kamerą, na wypadek, gdyby trzeba było przewieźć coś, co ogranicza nam widoczność. Chwilowo widzę deszcz. Z tyłu jest luksusowo. Fotele są podgrzewane, a dzięki nisko poprowadzonej linii okien nie ma się uczucia klaustrofobii. Wejścia USB to jednak opcja i ktoś jej tutaj nie wybrał. Bagażnik można otwierać gestem. Ale tak samo jak w Jaguarze i Pace jest to dobrze schowane. Szukaj z boku, nie po środku. Okej, poproszę ten daszek. Wewnątrz mamy przyzwoite 472 litry i dwa haczyki na zakupy. Evoque jest bardzo wygodny dla kierowcy, ale nie idealny. Skrzynia biegów czasem szarpie. Może dlatego, że ten samochód to tak zwana miękka hybryda. System Mild Hybrid w założeniu obniża zużycie paliwa i poprawia elastyczność.
Najlepsze, co osiągnęłam w trasie, to 9,9 litra na 100 km, a w jeździe po mieście nie ma co oczekiwać niczego poniżej 11. Myślę, że to też kwestia pudełkowatego kształtu Evoque, ale właśnie to kształt Baby Range'a najbardziej do mnie przemawia. Ten egzemplarz wyposażony jest w adaptacyjne zawieszenie. Uważam, że akurat te 5250 zł lepiej wydać na pakiet zimowy zawierający podgrzewanie kierownicy i system kamer 360 stopni. Adaptacyjne zawieszenie jest niepotrzebnie twarde, ale nie zwiększa prześwitu. Evoque to bulwarówka, ale z ambicjami. Range Rover słynie z umiejętności terenowych i tutaj też można byłoby spróbować jazdy po pagórkach, ale nie na tych oponach i nie na 20-calowych felgach. Jest znany z Velara system Clearside Ground View, czyli obraz przez maskę samochodu. Kiedy opowiadałam o tym, dlaczego nie warto kupić SUV-a, mówiłam o takim samochodzie jak Evoque. Jest ciężki, mało ekonomiczny, najlepsze systemy nie pomogą, kiedy nie ma miejsca do parkowania, w dodatku jest droższy od konkurencji. Ale kiedy rachunek ekonomiczny nie jest tak istotny jak zaspokojenie własnych pragnień, pojawia się Evoque i chwyta za serce. Podobno od pewnego pułapu cenowego samochody kupuje się sercem. Daj mi znać, co o tym myślisz w komentarzu. Oceń moje wideo i daj łapkę w górę, jeśli Ci się podobało. Nowe materiały motoryzacyjne w każdy czwartek o tej samej porze. Tymczasem dzięki i do zobaczenia.